Od samego rana o frankowiczach, proszę Państwa, tu opowiadają, że banki oszukiwały, banki nieuczciwie po prostu dla siebie pracowały. Czyli co? Oszukiwały. Czyli co? Kradły. No. Co dalej? Co dalej? Skandale na Woronicz. 500 minus. Więcej na kaufland.pl. Informacje TOK FM. 8:20, Filip Kakusz, zapraszam. Burmistrz Londynu apeluje do mieszkańców o spokój i czujność. Sadiq Khan zabrał głos po nocnym ataku nożownika na Russell Square w centrum miasta. 19-letni mężczyzna zabił jedną osobę, a ranił 5. Śledczy badają różne motywy. Terroryzm nie jest wykluczony, jednak napastnik wykazuje też objawy choroby psychicznej. Rosyjscy wojskowi oskarżają syryjskich rebeliantów o atak z użyciem broni chemicznej w mieście Aleppo. Według generała Siergieja Czwalkowa zginęło 7 osób, a 20 zostało rannych. Okoliczności użycia prawdopodobnie chloru bada też amerykański departament. Stanu. Zwiększa się przewaga Hillary Clinton nad Donaldem Trumpem. Ostatnie sondaże publikowane w amerykańskich mediach dają kandydatce demokratów nawet 10 punktów procentowych przewagi nad kandydatem republikanów. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 8 listopada. Sprawcom, którzy zbezcześcili grup Bolesława Bieruta, nadal grozi kara, jednak zatrzymanie ich na 48 godzin było bezzasadne. Tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro broni się przed oskarżeniami o sprzyjanie wandalom. Ziobro nakazał zwolnienie z aresztu zatrzymanych, tłumacząc, że ich tożsamość została ustalona, wyjaśnili swoją motywację i nie ma żadnych podstaw do przetrzymywania ich w celi. No właśnie. A to Kubę robią. Kubę. Informacje sportowe. Legia swoje zrobiła, pora na Zagłębie. Kapustka już gra dla mistrza Anglii. Michał Janczura, witam i zapraszam na sport. Legia AS Trencin 0-0 w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To oznacza, że mistrzowie Polski, którzy wygrali tydzień temu 1-0, awansowali do kolejnej rundy i w piątek poznają swojego rywala w walce o fazę grupową Champions League. Dodajmy, że Legia dzięki rozstrzygnięciom w innych pojedynkach będzie rozstawiona i ma szansę na teoretycznie słabszego rywala. Dziś do boju rusza nasza druga drużyna w pucharach po porażce 1-2 u siebie. KGHM Zagłębie Lubin musi w rewanżu w Danii Sonderskije strzelić przynajmniej 2 gole, jeżeli chce awansować do czwartej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Początek tego meczu o 19:15. Bartosz Kapustka podpisał nowy kontrakt, gdy ma już za sobą debiut w Leicester City. W środę 19-latek został piłkarzem mistrza Anglii i jeszcze tego samego dnia zagrał w nowym zespole. Pojawił się na boisku w trakcie drugiej połowy towarzyskiego meczu z Barceloną. Spotkanie rozegrano w Sztokholmie. Barca wygrała 4-2. Kapustka zagrał blisko pół godziny. Pozostaje przy piłce, ale przenosimy się do Rio, gdzie jeszcze przed oficjalną ceremonią otwarcia rozpoczęły się już zmagania sportowców. Na początek do boju ruszyły piłkarki. Szwecja pokonała RPA 1-0. Amerykanki wygrały z Nowozelandkami 2-0. Dziś do turnieju przystępują piłkarze. Na początek Brazylia z Neymarem w składzie zagra z RPA. Nasi siatkarze wreszcie dają powody do optymizmu. Podopieczni Stefana Antigi wygrali w Belo Horizonte w meczu sparingowym z brazylijskim zespołem Sada Cruzeiro 3-1. Biało-czerwoni zrewanżowali się tym samym za sobotnią porażkę. Na koniec ta brzydsza strona sportu. Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu w Lozannie oddalił apelację 17 rosyjskich wioślarzy wykluczonych z Igrzysk Olimpijskich. Członkowie zbornej złamali przepisy antidopingowe i nie popłyną w Rio. Pogoda. Upalnie i raczej słonecznie dziś na południu kraju. W okolicach Wrocławia i Opola nawet 30 stopni. Nieco chłodniej w Lublinie 28, Kielcach i Warszawie 27, w Toruniu 25, a w Trójmieście 23 stopnie. Na północy może padać, a na Pomorzu, Warmii, Kujawach i w Lubuskiem także będą przechodzić burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Barbara Kasprzycka, Jakub Dymek, Filip Nowczyński i nieobecny Jacek Kurski. No właśnie, obecny czy nieobecny? Zrozumieliście coś z tej wymiany ciosów na Woronicza? Bo przecież teoretycznie rzecz biorąc... Ja myślę, że tego nie zabije, tego wzmocni. Czy już hashtag nocna zmiana jest już zastrzeżony? Czy tego nie wiem. Bo ja się powiedziałem taką po prostu refleksję. To wszystko mogło się nie odbyć. Nie? Po to... Teraz rozjuszę sporą część radiosłuchaczy i radiosłuchaczek, ale po to mamy rządy PiS-u, żeby wiele rzeczy działy się w niewielkim gabinecie na Nowogrodzkiej. Tak? To jest ten, moim zdaniem, plus obecnej sytuacji. Wiemy, gdzie jest centrum władzy. No i tam się przychodzą pewnego dnia ludzie i dowiadują się od prezesa, jak ma być tym Kurskim, jak ma być tą telewizją. Nie? No, wychodzą i robią to, co jest nakazane. A tu nagle
jest tak, że coś źle się dzieje... Źle zrozumieli. Że źle zrozumieli. Czy co? No, nie wiem, czy pomysł prezesa Kurskiego jest do obrony nawet wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ten tort medialny... Kurskiego czy Kaczyńskiego? Kurskiego. Kurskiego. Prezesa Kurskiego pomysł na telewizję. Czy on się broni nawet wewnątrz obozu władzy? A jaki to jest pomysł, jeżeli mogę zapytać? To jest właśnie, wydaje mi się, pomysł na replikę TV Republika, Gazety Polskiej codziennie. News. Właśnie Fox News to byłby kolejny krok. Tak? Mi się wydaje, że to był jakiś horyzont. Znaczy między łukaszenkizmem a Fox News można było jakieś takie szerokie spektrum, prawda, sobie wyobrazić i gdzieś tam, wydaje mi się, prezes Kurski sobie to Fox News być może za 5 lat wyobraża. Tutaj widać, się raczej nie sprawdzi już po tym roku. I ten pomysł się moim zdaniem nie mógł sprawdzić z dwóch powodów. Pierwszy to jest oczywiście test pilota i to, że ludzie zbyt szybko odpłyną od tej telewizji, żeby ona mogła swoją ambicję realizować, a za tym też idą oczywiście problemy finansowe. Ale drugi powód jest taki, że mnożenie się bytów w tym narożniku debaty, w którym podmiotów medialnych jest już sporo, wygenerował trudności, które dla takiego TVP już nie były do przekroczenia. Znaczy nasączanie widzów tymi samymi treściami, które już znają i do których mają swobodny dostęp w szeregu innych kanałów, nie mówiąc już o mediach elektronicznych i internetowych, spowodował napięcie, którego nie dało się już rozładować wiadomościami TVP jeszcze głupszymi niż je robi i jeszcze bardziej agresywnym przekazem publicystycznym niż ten, który już jest. Bo od pewnego momentu nawet zwyczajnie publicystów zaczęło brakować, bo tych mediów jest tak dużo, one są tak powtarzalne, ten obieg się tak skrócił, że TVP już nawet nie łapało oddechu. I przyszła w tym momencie ta chwila, w której prezes Kurski został poddany został zadany pierwszy cios z własnego obozu, a wydaje mi się nie ostatni, że ta kadencja się nie skończy terminowo. Dla mnie ta sprawa była takim momentem zwątpienia w geniusz przywódczy Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Są takie chwile, gdzie nie to, że może wątpię, ale tak, że przez chwilę nie jestem tak bardzo przekonany. A to powiem wam dlaczego. Dlatego, że jak zaczęła się wymiana pokoleniowa w telewizji publicznej, to taki pomysł, jaki jest, oznacza, że trzeba przez dłuższy czas szkolić tych ludzi, których się najęło, aby stali się równie dobrzy, a najlepiej jeszcze równie dobrzy, lepsi i na dodatek nasi w stosunku do tych, których się zwalniało. Tego nie da się zrobić w kilka miesięcy, ani nie da się zrobić z prezesem, którego się będzie zmieniało co parę miesięcy. Jak w zależności od, powiedzmy, wyników oglądalności czy coś takiego. Po prostu jakby ten moduł ma tylko jedną drogę. Nie? To znaczy, że przez wiele lat znajmujemy trenera, który przez wiele lat robi drużynę. I po 4 lata zobaczymy, czy wygra, czy nie. A nie po 4 miesiącach. To jest nonsens. Co usłyszeli ludzie zatrudnieni w Woronicza? Nasza przyszłość jest niepewna. Nie? Wydaje mi się... Jeżeli można, wydaje mi się, że tutaj nie wiem, czy to jest dobra optyka. Znaczy, generalnie ten temat związany z Woronicza prezesem telewizji osobiście mnie mało interesuje, ale jeżeli dostrzegam tutaj jakiś mechanizm, to jest to, co Robert Krasowski zawsze pisał o Jarosławie Kaczyńskim. To znaczy, to jest wybitny prezes partyjny i zły polityk. No i pod względem rozegrania różnych frakcji walczących o tort medialny zrobił to mistrzowsko. Pokorzył obie strony jednym ruchem. Obie strony wiedzą, gdzie jest, znowu wiedzą, gdzie jest władza. Jeżeli ktoś sobie pomyślał, że ma jakiś wpływ i że być może zbuduje sobie taką pozycję, że będzie mógł zrobić coś samodzielnie, to się wszyscy przekonali, że tak nie jest. Więc tutaj ta władza jest utwierdzona. Czy słupki będą spadać, czy nie spadać, zawsze można zamówić inny sondaż. Poza tym jednak tradycyjnie, po pierwsze, części widzów po prostu się to podoba. Ta telewizja podoba się bardziej niż poprzednia. Co też nie było trudne. Reszta, no, ciężko, żeby osoby, które odeszły teraz od Telewizji Polskiej, do niej wróciły, bo to się zrobi taka tożsamościowa rzecz, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj w tej logice to nie jest posunięcie prezesa. Oczywiście no, dla partii jest to dobrze, tak? Czy w perspektywie 4, 8, 20 lat, w takiej perspektywie wielu uczestników tej gry już dawno nie będzie żyło, więc o czym rozmawiamy? Ja mam z Jackiem Kurskim taki problem, że mam do niego pewną słabość. Zupełnie jest, jak prezes Kaczyński, widzisz. Jest to coś okropnego, ja walczę z tym, ale mam.
Dla mnie w tym układzie, jaki mamy dzisiaj, to jest ta inteligentniejsza opcja. Ja nie oglądam telewizji publicznej. No chyba no, właśnie no, mam wrażenie, że Nie, ja mówię inteligentniejsza opcja prezesa. Bo przypomnijmy sobie, o czym się mówiło dwa dni temu, tak? To znaczy wizja była taka, że po Jacku Kurskim przyjdą... trochę się boję nawet, może nie będę mówić po nazwisku, bo osoby, które lubią się procesować z mediami, może tak, oględnie. Natomiast nie mają zbyt wysokich kompetencji dziennikarsko-telewizyjnych. Ja cały czas pamiętam Jacka Kurskiego jako osobę, która na dziennikarstwie się zna. I cały czas miałam takie wrażenie, no dobrze, pierwsze koty za płoty, musimy się jeszcze paru rzeczy nauczyć. TVP Historia... pięknie nam tutaj furkocze, tak? Różne kanały się rozwijają. No problem tylko z tym wiodącym kanałem i tak jakoś to mi całą tą optymistyczną wizję psuło. Ale do czego zmierzam? Chcę powiedzieć tylko jedno. Pierwsza moja reakcja na tweeta, bo to chyba na Twitterze najpierw się pojawiło, że leci Jacek Kurski, była taka: rany Boga, kto za niego? Czy będzie lepiej? Boję się, że nie. Tak już trochę minimalistycznie patrzę. No może po prostu jest on tą lepszą opcją. Może ujawnię w pierwszym miejscu, nie dopadnie, ale podobno prezesem telewizji ma zostać Ryszard Makowski. To leci z telewizji. Pierwsze miejsce, w którym właśnie powiem. Właśnie o tym mówię. Trzymam kciuki. Spieszmy się kochać Jacka Kurskiego. Ja mam sobie słowo do Ryszarda Makowskiego, także każdy ma jakieś swoje mroki duszy, które by go nikt nie podejrzewał. Przejdźmy do tematu prawie tak poważnego, jak możliwa, oczekiwana, choć nieprzesądzona dymisja prezesa telewizji publicznej, czyli do Francji. Otóż media są pełne takich oto doniesień, za mediami francuskimi, że próbują kwadratury koła obecni przywódcy Republiki Francuskiej. Mianowicie tak trzeba powiedzieć, że islam jest dobry, no ale nie ten, który mamy. Tylko ten, który sobie stworzymy. Jeżeli można, wydaje mi się, że jakby to nie jest żadna kwadratura koła, tylko to jest powrót do starych, dobrych rozwiązań, to znaczy do galikanizmu. Galikanizm to jest taki appeasement plus, to znaczy tak, chodzi o podporządkowanie kościoła francuskiego. Kościoła monarsza francuskie. I to jest chyba jedyna metoda, która przez całą historię ludzkości czy instytucjonalnych religii sprawiała, że religie mogły współżyć z władzą, to znaczy jakaś forma podporządkowania jednej bądź drugiej instytucji. Może ten islam nie chce współżyć z władzą? No to pytanie oczywiście, na ile Francja jako państwo będzie w stanie narzucić własny system kształcenia imamów, zakaże finansowania budowy meczetów z zagranicy, na ile uda się faktycznie dostosować islam do tradycji oświeceniowej. No to jest otwarte pytanie. No na pewno będzie wymagało to ostrego przecinania, przynajmniej w pewnych punktach, no bo nie da się... Francja przepisze Koran teraz? No tak, no tak jak przepisano katolicyzm, nie wiem, protestantyzm i wszystkie inne religie, które funkcjonowały. No nawet... a kiedy to się nie dzieje, to mamy sytuację taką jak z judaizmem, to znaczy, z tym ortodoksyjnym judaizmem, tak. Gdzie to jest problem także dla jest tak, że właśnie ten niezreformowany judaizm cieszy się rosnącą popularnością, a te zreformowane, oświeceniowe, bardziej propaństwowe odłamy judaizmu nie cieszą się rosnącą popularnością. Izrael jako państwo sionistyczne na pewno ma w związku z tym problem. No. Ale czy nie podobnie by jest tym islamem, że oto państwo francuskie chce rozszerzać projekt edukowania imamów. Jest to dobry czas państwo, tak, aby oni byli tacy propaństwowi. Ale to, że jeszcze wpłacą, to jest kluczowe. No. Myślę, że podchodzimy do tego religia przestanie istnieć. Z mojej strony. Ale w jaki sposób? Po pierwsze, żyjemy w czasach krypty Boga, tak z definicji. A ty ktoś wiedział, że wymyślono internet, że nie będziesz musiał chodzić na pocztę. Czy przynajmniej w ramach cyfryzacji. No nawiązuje oczywiście do Gilles Kepera, takiej jego książki pod tym tytułem, gdzie te tendencje obecne we wszystkich trzech wymienionych przez nas już porządkach chrześcijańskim, judaistycznym i islamskim zdiagnozował bardzo wcześnie i przestrzegał przed nimi. A Gilles Kepel to też Francuz, więc pewnie dobrze wie, co mówi. My się trochę z tymi diagnozami za Francuzami rzeczywiście spóźniamy. Nie wiem, czy tak jest w tym przypadku. Nie wiem też,
czy odgórnie narzucona, czy wymuszona, czy przeprowadzona reforma w islamu we Francji będzie miała jakiekolwiek przełożenie na społeczne doły, czy nie wywoła wręcz przeciwnie reakcji? Bo to bardzo możliwe. Bardzo jest to możliwe, bo obserwując na przykład reakcję dużej części polskich kościelnych tradycjonalistów na Franciszka, możemy sobie analogiczny scenariusz doskonale, wydaje mi się, wyobrazić, tak? Między próbą tak agresywnych. No właśnie. Nie, ale protestują przeciwko temu, co uważają za przemoc symboliczną establishmentu, uciekając do radykalizacji. To jest kanał uważają, że już od dawna. El Mercedes Polscy? Jest kanał od dawna. No, na przykład Irlandia, YouTube jest od dawna. El Mercedes, Daily Motion jest od dawna. El Hof Art. Nie pomyślałam, że mamy jakichś takich mainstreamowych publicystów, którzy już... No, nie wiem, czy pamiętasz takie wydanie... To profesor Cęckiewicz raczył napisać, że kościół we Francji spotkała kara za otwarcie się i to zabójstwo księdza było poniekąd wynikiem polityki Jana Pawła II. No, jeżeli to nie jest radykalizacja w łonie religii katolickiej, to nie wiem, co nią jest. Tak, przesunięcie się na tego rodzaju pozycji. Kluczowe jest to, że jak chcemy reformować, powiedzmy, islam we Francji za pomocą państwa francuskiego, to rzeczywiście jest tak, że ludzie uważający to państwo za emanację wpływów establishmentu. Establishment jest takim dobrym słowem, bo jest mgliste, więc nie wiadomo, kto do niego należy, ale na pewno nie my, to od razu łamie to nie na bazie religijnej, tylko społecznej po prostu, takiej, nawet klasowej. Nie? Łamie ten pomysł. To będą z tego imami dla lepiej uposażonych wyznawców islamu, nie? A my, lud islamski, będziemy tym bardziej przeciw. No, no i będzie to też klęska liberalizmu. Znaczy, jeżeli będziemy mieli osobne prawo dla... Wydaje mi się definicji liberalizmu, to znaczy w takiej wersji oświeceniowej, anty... A nie wydaje wam się, że po prostu naprawdę premier Francji powiedział nie to, co powiedział, tylko tak powiedział, że będzie dużo starań o to, żeby islam był euro. Ale naprawdę chodzi o tę drugą, mniejszą część układu, że ta reszta islamu będzie obrywać. No, wydaje, znaczy tutaj ta pierwsza jest tylko usprawiedliwienie. I tak będziemy żyli w takiej Francji, w której się prześladuje ludzi za wiarę? Ja na szczęście tam nie będę żył. To od razu mówię, ale dla mnie, przyznam, że przy temacie islamu i radykalizacji ja po prostu rozkładam ręce. To jest dla mnie temat, który dopóki jest tak wielki gniew w tak wielkich masach ludzi, gniew, rozczarowanie, wszystko. A z tym się nie da walczyć tak jedną decyzją francuskich tych rządzących, to są dla mnie nierozwiązywalne tematy. Seks, przemoc, nieśmieszne dowcipy, wszystko to powróci po informacjach Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM. Proszę państwa, pół żartem, pół serio, skandale. Jaka sytuacja jest na świecie, co będzie z Żydami, może jako religią. Ale przecież oni upadli w roku 70 naszej ery, już dawno temu, w pierwszym wieku naszej ery, gdy Rzymianie ich całkowicie zdruzgotali, ich jako element polityczny, który zresztą już dawno wcześniej nie istniał, bo Rzymianie tam dominowali, a religia to w tym roku właśnie, 70, religia przestała istnieć, ale wcześniej oni już też zmieniali prawo Boże, lekceważąc Jahwę. Teraz Jahwe nie ma, Jahwe w śmietniku, Jezus Chrystus zabity, a są to takie pozostałości, jakieś awatary, oszustwa, czyli oszustwa chodzące w parze, oszustwa podwójne, więc oszustwa potrójne, poczwórne, onzowajte, jak tylko chcesz. Także proszę państwa, ta religia prawdziwa jako taka, to ona nie istnieje. Jej nie widać na ploszczadzi grobów pobielanych. Dlaczego? Dlatego, że grób pobielany właściwie to i z przodu i z tyłu jest fałszywy, a w środku są tylko trupie kości, smród i trupie kości. Dlatego jeżeli ktoś do was będzie mówił o jakimś smrodzie, będzie obrażał, to znaczy, że sam taki jest. Jeżeli ktoś będzie was podejrzewał o to, że może mu coś zabierzecie, to znaczy, że on taki jest, bo konflikt pomiędzy narodami, państwami i wojny zawsze były, dawno były, i ten, który pierwszy z agresją, że tak powiem, wyskakuje, to znaczy, że coś z nim nie jest tak. To więc, proszę państwa, tu wiocha na płocie przyporządkowana jest
Pradze Południe. I jeżeli państwo wyczuwacie, bo to można nawet niekoniecznie widzieć jakieś takie złe wibracje w tej wiosce na Pradze Południe, to znaczy, że ona jest zła. Bo ten, który podejrzewa, to taki jest. Perman King, Perman. Proszę państwa, ja to zauważyłam na jubilerskiej, tam w tym Oszą. Oszą już się wykrusza. W niedzielę i w soboty nie będzie funkcjonować. Oni się wściekają i są porażeni jak pluskwy płytką bros. Oszą na jubilerskiej. Jest porażony jak pluskwa płytką bros. Dlatego się wściekają na to. Będą patrzeć się na ciebie, góra, dół, lewo, prawo. Bo to jeszcze pozostałość pokrzyżowa. Będą oceniać, będą krytykować i ble, 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 dymy robić za twoimi plecami. 8.40, Filip Kekusz, zapraszam. 11 sierpnia Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To już oficjalna wiadomość potwierdzająca to, co mówili posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Do Trybunału nową ustawę o Trybunale zaskarżyli niezależnie Rzecznik Praw Obywatelskich i politycy PO i Nowoczesnej. Te wnioski zostaną rozpatrzone wspólnie, a posiedzenie będzie niejawne. Ustawę w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda. Prawo przewiduje, że podczas obrad pełnego składu czterech sędziów może zgłosić sprzeciw wobec projektu wyroku, co powoduje odroczenie narady o 3 miesiące. Sprawy z małymi wyjątkami mają być badane według kolejności wpływu. Opozycja i środowiska prawnicze twierdzą, że te rozwiązania doprowadzą do paraliżu Trybunału. We wrześniu Sejm ma się zająć kolejnymi zmianami uszczelniającymi podatek VAT. Mają one dotyczyć m.in. rejestracji i wyrejestrowania firm czy odwrotnego VAT-u. Pracę zapowiedział wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Nowe przepisy mają m.in. uniemożliwić wyłudzanie zwrotu podatku czy wykryć uchylanie się od płacenia podatków. Przede wszystkim resort chce uderzyć w zakładanie tymczasowych firm w wirtualnych biurach. Słuchasz informacji TOK FM. Wicepremier Czech nie życzy sobie uchodźców w swoim kraju. Andrej Babiš, lider najpopularniejszej w kraju partii ANO, napisał na jednym z czeskich portali, że po tym, co ostatnio stało się w Europie, nie chce, by w Czechach choćby tymczasowo przebywał choćby jeden azylant. Rząd w Pradze od początku jest też przeciwko przyjętym przez Komisję Europejską kwotom relokacji uchodźców we wszystkich krajach wspólnoty. Turecka policja zatrzymała 20 osób podejrzanych o działanie na rzecz organizacji Państwo Islamskie. Ujęto ich w mieście Adana na południu kraju w dużej operacji antyterrorystycznej. Funkcjonariusze weszli jednocześnie do 22 mieszkań. Według policyjnych źródeł mężczyźni planowali ataki w dużych tureckich miastach. Władze w Ankarze twierdzą, że to właśnie Państwo Islamskie stoi za ostatnim dużym terrorystycznym zamachem w Stambule, w którym zginęło 45 osób. Pogoda. Więcej słońca dziś na południu kraju, tam też raczej bez opadów. Z kolei na Pomorzu, Warmii, Kujawach i w Lubuskiem będą przechodzić burze. Robi się gorąco, w Trójmieście jeszcze tylko 23 stopnie, ale już w Poznaniu stopni 26, w Warszawie 27, w Katowicach i Krakowie 29, a w Opolu i Wrocławiu 30 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Taka sprycka Jakub Dymek, Filip Konopczyński. W części wesołej. Czy będziemy mieli do czynienia z odwołaniem Artura Bodnara? Adama Bodnara. Adama? No to Artura nie. Artura nie odwołują. Ale z Adamem może być różnie. Petycja wnosząca o to do Sejmu, Senatu, marszałków obu izb, pani premier, prezydenta, pojawiła się wczoraj w internecie. Jest to moim zdaniem bardzo histeryczny, pieniacki dokument, który posługując się takim paraprawniczym językiem imputuje, jakoby Adam Bodnar sprzeniewierzył się obowiązkom Rzecznika Praw Obywatelskich, wręcz łamał prawo i reprezentował coś, co autorzy czy też autorki dokumentu nazywają subkulturą LGBT i agresywną propagandą LGBT. Czyta się to bardzo ciężko i nie jest długie. Tak, mam olbrzymią nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, które jest poniekąd bezpośrednim adresatem tej petycji, jednak znajdzie w sobie tyle tego cywilizowanego, umiarkowanego i propaństwowego konserwatyzmu, żeby nie iść za wskazówkami religijnych radykałów, których w Polsce również mamy, domagających się
odwołania urzędnika państwowego, który wszystko to wskazuje wzorowo wykonuje swoje obowiązki, upominając się o prawa ubogich, rodzin, kobiet skazanych. Upomniał się tak ostatnio o prawo Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest grzech lekki. No tutaj wydaje mi się, że no, zgadzam się szczególnie w tym aspekcie, że czym innym jest sytuacja sporu, bo faktycznie, bo tutaj mówimy o sytuacji, kiedy producent, wykonawca, drukarz odmówił wdrukowania roll-upu w fundacji, która ma w nazwie LGBT. Sąd pod nieobecność oskarżonego wydał, w sensie to nawet nie było przestępstwo, to było wykroczenie, to była kara 200 zł, nastąpiło odwołanie, teraz będzie normalny spór prawny i to jest, moim zdaniem, to jest ciekawe także z prawnego punktu widzenia case, no bo faktycznie mamy dwie pewne wartości prawne i konstytucyjne, które się spierają, bo z jednej strony mamy wolność sumienia, czy szerzej może wolność przekonania decyzji nawet, a z drugiej strony mamy swobodę gospodarczą i faktycznie tutaj to może być obosieczne, no bo przymuszać kogoś do wykonania usług też nie można i moim zdaniem tak naprawdę wyobrażam sobie sytuację, kiedy obie strony, które występują w sporze, mogłyby się jakby nawet cieszyć z tego, że mogą wymieniać argumenty i walczyć o to, aby stworzyć jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu na poziomie konstytucyjnym. A tutaj Ordo Iuris po raz kolejny zachowuje się po prostu histerycznie i to budzi naprawdę złe skojarzenia. To znaczy tutaj ten fundamentalizm nie jest moim zdaniem na wyrost, ponieważ no, można mieć różne opinie, można o nie walczyć, ale domaganie się natychmiast ustąpienia i odwołania, szczególnie jakby w sytuacji, kiedy to jest tak jawnie niezgodne ze stanem faktycznym, czy tym, co faktycznie rzecznik Bodnar robi, jest, no, moim zdaniem to jest wywieranie presji na obecne władze, jest to na pewno efekt jakiegoś takiego dziwnego triumfalizmu. Nie wiem, czy komuś tam po prostu odwaliła woda sodowa w głowie. Wydaje mi się, że no, mama uderzyła, porządek woda uderzyła, sodowa, przepraszam. Piękne języka. Ale no, to jest poważna kwestia i nie róbmy z tego jakiejś takiej przepychanki, no. Wydaje mi się, że to jest istotna rzecz. Ja wrócę do pytania redaktora prowadzącego. Czy Adam... Wzruszające, to się tak rzadko zdarza. Pracowałam nad tym długo. Czy Adam Bodnar zostanie odwołany? Bardzo bym chciała wierzyć, że nie. To raz, że odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich szczęśliwie jeszcze nie jest bardzo proste w tym kraju, ale rzeczywiście... opcja rządząca rozmontowuje sobie wszystkie te bezpieczniki, te regulatory, które ją w różnych momentach powinny i mogłyby hamować, czego oczywiście podstawowym przejawem jest rozmontowywanie Trybunału Konstytucyjnego, ale to temat na inną rozmowę. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich jest takim... to brzydko zabrzmi, ale powinien być tym listkiem figowym, to znaczy tym takim zaworem bezpieczeństwa. Nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy, to bardzo dobrze o nas świadczy, że mamy właśnie takiego liberalnego, mówiąc delikatnie, Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale powiedz, dlaczego się upomniał ten Trybunał Konstytucyjny, jakby w imieniu Polaków, którzy, rozumiem, nie będą mieli tego strażnika praworządności. Dlaczego napisał wniosek? No i tak, moim zdaniem to było podkładanie się po prostu, zostanie wyrzucony i będzie bohaterem obrony prawa w Polsce. Uważam, że to był błąd po prostu. Polityczny błąd. Rzecznik rzecznikiem, ale jest też politykiem. Nie można od tego uciekać. Właśnie boję się, że on do tej pory tego nie przerobił w sobie, że jest też politykiem. On cały czas chce być prawnikiem i chyba dobrze mu to wychodzi. No właśnie też tak uważam. Nie wiem jakby co by świadczyło o tym, że rzecznik Bodnar jest politykiem. W sensie, jeżeli kiedyś będzie, to będzie musiał podjąć pewne kroki ku temu. Na razie tak po prostu nie było. Ja myślę, że to była prowokacja intelektualna Janka Wróbla. Jak wchodzisz między wrony, do pewnego stopnia musisz krakać, jak i on, nawet jeżeli nie jesteś wroną. Nie? Jak obejmujemy z nadania polityków ważny urząd publiczny w Polsce, to moim zdaniem kończy się możliwość powiedzenia tak, a polityka to nie ja. Chyba, że w Polsce, gdzie słowo polityka jest trochę mylone ze słowem syfilityczny atak szału, prawda? Ale polityka to jest sposób polityka. Jak ktoś ma bardzo ważny urząd publiczny, nie, no to... ale o prezesie Trybunału Konstytucyjnego mówisz to samo? Tak.
No tak, bo przy jego nadania został ten szef. No widzisz, a ja cały czas wierzę, że jest trójpodział władzy. No, oczywiście, że tak. No, to jest rzecznik prawdziwska. Skrajnie marksistowska interpretacja polityki, panie redaktorze. Jeszcze przemyśleć i być może za tydzień odczekam, ale nie no, to jak ludzie, jak ktoś, człowiek jest rzecznikiem praw dziecka, to jest, to również prowadzi pewną politykę, nie? I jeżeli będzie prowadził nieskutecznie, na przykład w stałym zwarciu z większością rządową, to niczego nie zrobi. No i no taka, to są, ja mówię o realiach, nie to, że mi się jakoś to specjalnie podoba, czy nie, tylko moim zdaniem tak jest. A ja cały czas wierzę, że w państwie prawa powinny być takie rzeczywiście stojące obok organy ochrony prawa, to się tak nazywa. I ja rozumiem, że one czasami muszą wystąpić przed Sejmem, ja rozumiem, że mają swoje uwarunkowania, ale wciąż chcę wierzyć, że rzecznikiem praw obywatelskich może pozostać po prostu mądry, wrażliwy prawnik i że nie musi wchodzić w układy i kombinować. Tutaj tego nie zaskarżę, bo dzięki temu będę mógł na przykład włączyć się w proces drukarza z Łodzi. No, no nie, no. Ja może jestem jeszcze bardzo, bardzo mała młoda i naiwna. Nie no, ja mam wrażenie, że redaktor Wróbel przemówił do nas już z tego postliberalnego świata, gdzie rzeczywiście... Nie marksistowskiego, bo się głubię, z jakiego ja świata mówię. To, gdzie rzeczywiście jakieś takie ideały w rodzaju podziału władz i rozdzielenia różnych obowiązków od stricte rozumianej, tak bardzo wąsko rozumianej polityki jako pewnych roszad personalnych i brutalnych rozgrywania swojego interesu nie obowiązuje, no to ja w tym sporze się lokuję po naiwnej stronie. Znaczy ja też wierzę, że gdyby Adam Bodnar nie zabierał głosu w sprawach, które są politycznie trudne, które zrzucają na niego odpowiedzialność za to, co robi, które konfrontują go z większością sejmową, to prawdopodobnie sam nie chciałby rano spojrzeć w lustro, ale też wykonywanie tych obowiązków straciłoby dla niego sens. Straciłoby też sens dla mnie, jako dla obywatela, który dzięki RPO jest chroniony i który ma taką instytucję jak RPO, która może wystąpić przed sądem w jego sprawie. Zresztą to też jest, mam nadzieję, że nie popadniemy i nie damy sobie narzucić tej opowieści, która zaczęła obowiązywać o Trybunale, że jest to takie ciało, które nie ma z nami nic wspólnego, gdzieś tam zasiada przy espresso i ciasteczkach. Dzięki zajmując Trybunałowi się... można tak prowadzić rower po alkoholu i nie stracić się prawa jazdy, chciałem zaznaczyć, że to jest sprawa, która... Dzięki Trybunałowi straciliśmy troszeczkę naszych składek na OFE. Także albo uratowaliśmy budżet państwa. Pamiętajmy też, że... Przepraszam, budżet państwa. Tak. Rzecznik Praw Obywatelskich jest też instytucją tą, która w Polsce broniła na przykład kibiców. Tak. Broniła pana o pseudonimie Staruch. Broniła skazanych lub przetrzymywanych w areszcie tak zwanym wydobywczym. 4 lata. Czyli chroniła poczęte życie. Trybunał ma tutaj piękną kartę zapisaną. Co tylko pokazuje, że jakaś rzeczywistość o nieco innym kształcie niż ten, który wyobrażają sobie dziś rządzący, jest możliwa. Jest możliwa taka rzeczywistość, w której różne organy państwa sponsorowane przez nasze podatki mają różne zdania i te interesy, które w społeczeństwie są i są one ze sobą nierzadko sprzeczne, mogą wyrazić się poprzez te instytucje państwa, a nie muszą się wychodzić na ulicę. Zwłaszcza, że Adam Bodnar nie jest prezesem Rzepińskim i jego słowo jest cennym wkładem w jurysprudencję, natomiast tak. Natomiast on nie orzeka, on nie jest ostatnią instancją, on jest wkładem prawno-intelektualnym do różnych spraw toczących się w kraju, więc z tego punktu widzenia jest po prostu osobą mało niebezpieczną, na przykład prezesa PiSu. Ja tam trzymam kciuki, no. No słuchajcie, na sam koniec zostawiłem wam taką łamigłówkę emocjonalno-intelektualną. Dzięki Gazecie Wyborczej możemy się zbliżyć do igrzysk w Rio. Otóż czytam Andrzeja Poczobuta taką korespondencję o skandalu sportowo-językowym. Białoruski jest martwy. Praktycznie nikt nim nie mówi, ale w szkołach zmuszają, by się go uczyć. Tak powiedział Kiryjenka, to jest mistrz świata w kolarstwie, mieszka w Hiszpanii i jest jednym z faworytów Białorusi do medalu, może nawet złotego, w Rio. Ma nieść flagę w imieniu białoruskich sportowców, jak to zawsze jest przyjęte w paradzie olimpijskiej. No, ale widzicie państwo, flagę będzie z białoruską, a mówi, że język białoruski jest martwy i że szkoda, że się go w ogóle uczymy. A w jakich mediach to powiedział? W wywiadzie dla Radio Swoboda.
Na Białorusi? Tak. Powiedział, że tylko, że korzyści nie miał żadnego z tego języka, poza tym, że niektórzy Polacy go rozumieli. Nie warto używać tego, co umarło. No, na Białorusi, przynajmniej wśród patriotycznie nastawionych internautów, że niektórzy piszą swoje komentarze po rosyjsku, ale wszyscy negatywne. O tej ohydnej wypowiedzi. No realista, co by tu co by nie powiedzieć. Wydaje mi się, że w dużym stopniu niestety tak jest, jak on mówi. Bardzo często na Białorusi nie bywam, ale no tam ten język rosyjski jest wciąż tym chyba bardzo prostszym, tak? Więcej ludzi rozmawia między sobą niż po białorusku, ale jest to oczywiście bardzo smutne. No, według spisu ludności, piszącej poczwał z 2009 roku, 60% Białorusinów uznaje białoruski za język ojczysty, ale zaledwie 23% posługuje się nim w życiu codziennym. No właśnie, no właśnie. To zupełnie jak w Polsce z językiem polskim. Ja myślę, że prawie w każdym kraju na świecie język ojczysty ulega pewnego typu twórczej reinterpretacji na dołach, ale po prostu zaciekawi mnie to... Na dołach? Myślę, że raczej na górze. Tutaj. Myślicie, że możemy naprawdę dojść do takiej rzeczywistości, że nasz sąsiad wschodni, czy ten białoruski, no nie będzie się posługiwał językiem białoruskim? Ja myślę, że to jest pierwszy etap. To jest pierwszy. Przed chwilą o tym przeczytałeś. Pierwszy etap w takim buddyjskim rozwoju, o tym kiedyś Wiktor Pielewin pisał, że państwo ukraińskie dąży do tego ostatniego poziomu poznania i wiedzy o świecie. Pierwsze to jakby zrezygnuje z języka, a potem po prostu rozpłynie się w stanie satori i przestanie istnieć. Zobaczymy, co będzie dalej. Będziemy im zazdrościć. Tak, tak. A w polskich szkołach cyfry już są arabskie. Rozumiem, nie opowiadaj YouTube'a. Znanego z internetu nagrania, w której... Potem ci wydrukuję. Tak, witamy w tym segmencie, w którym czytamy memy na antenie radiowej. Jakby państwo nie widzieli, no chodzi o to, że bardzo wielu zapytanych przez jakiegoś zabawnego YouTubera z Krakowa. Polaków na wieść o tym, że cyfry arabskie mieszkańcy mają być poradzone. Mieszkańców Krakowa. Ale ja nie wiem, czy inni mieszkańcy zachowaliby się inaczej. Na wieść o tym, że cyfry arabskie mają być poradzone w polskich szkołach, no jednogłośnie odrzucają ten okropny pomysł. Zresztą z niedowierzaniem. Bo to była prowokacja, bo one się nie nazywają arabskie tak naprawdę. One się nazywają indyjsko-europejskie albo tak. Marek Markowski nie nazywa się Marek Markowski, także inwigilacja tym Żydom na Facebooku nie udała się, nie powiodła się, no bo się on nazywa całkiem inaczej, to polski, a nad imieniem to jeszcze się można zastanowić. Także tutaj jak omawiamy sytuację oszustystyczną, sytuację par oszustystycznych, Makryna Mieczysławska, Krzysztof Markowski, no to ona też jako Makryna Mieczysławska nie istnieje, bo ona się nazywała Winczowa, a Krzysztof Markowski to polski, no bo jego ojciec to polski, rodzina i on pochodzi z Topolski, to chyba nie hiszpański, tylko to polski. Także proszę państwa, dziecku niepełnosprawnemu ukradł, no 21-letniemu dziecku niepełnosprawnemu ukradł telefon, przywłaszczył sobie. To wiecie państwo, jak to się pożycza. Zwyczaj pożyczaj. Nie pożyczaj, żeby nie pożyczać. Ale człowiek, który ma 60 lat, to na tyle powinien być mądry, żeby się od zwyczaju, od chciwości, od pazerności, bo jak się pożycza, to tak sobie myśli, a może ten telefon będzie mój, a może mi się uda go, czyli ten telefon, przywłaszczyć. I to są te złe myśli, to tak samo jak u diabła, Adam i Ewa, świat doskonały, raj, a przecież wiadomo, że to wszystko jest Jahwe podporządkowane, to więc ten anioł pomyślał, może to oni mi będą oddawać cześć, kłaniać się i mi służyć będą. No i tak po prostu powiedział, że to, co Bóg powiedział, że jak zjecie ten owoc, to umrzecie, że jesteście śmiertelni, że tu i teraz, że życie było warunkiem, prawda, że natura ludzka to była właściwie śmiertelna, ale mogli poprzez przejście pozytywne tej próby uzyskać życie wieczne, ale że natura jest śmiertelna, no to wszyscy o tym zapomnieli, bo tutaj mówią dzisiaj w radiu o religiach, że te religie kiedyś były inne, a jeszcze
jeszcze wcześniej były inne. A jaki był chrystianizm? Jaki był chrystianizm? No to zapraszam do Biblii, która została wam odcięta, a tylko spreparowana, zmieniona, gwiazdkami opatrzona, tak żeby nikt nic nie wiedział, proszę państwa. Tak działa szatan, diabeł. Jest to bardzo chytry profesor, który działa już ponad 6 tysięcy lat. To jest doskonały profesor w zwodzeniu, wyćwiczony, wyszkolony, w oszukiwaniu, w mataczeniu. Nawet tej Biblii nie macie prawdziwej, no bo tak, gwiazdki, gwiazdki, odnośnik, wyjaśnienie, prawda, czyli w maliny wpuszczanie, gwiazdki, gwiazdki, wyjaśnienie, wyjaśnianie, w maliny wpuszczanie. Na przykład to, że ci bracia Jezusa nawet o tym nie wiedzieli, no to, że mówią, że Jezus nie, że to byli bracia cioteczni. Na braci ciotecznych jest całkiem inne słowo greckie. No, także nawet bracia i ci najbliżsi z jego domu nie uwierzyli najpierw w Jezusa Chrystusa. Bracia pańscy, prawda? Nie uwierzyli, bo to wiadomo, że nauka była niepopularna w świecie złym. Ten świat już dawno temu, jak przyszedł Jezus, to był zepsuty. Państwo, zobaczcie, jak Mojżesz poszedł na górę. Po przekazania już był zepsuty. Kain zabił Abla. Już był ten świat zepsuty. Złe pragnienia pochodzące od szatana, diabła, duchowej istoty, wcale nie z kopytami i rogami, chcącej podporządkować sobie wszystko. Dominacja, autorytaryzm jest, prawda? W przyszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny zajmie się nową ustawą o jego pracy. W Pentagonie dziś narada o tym, jak walczyć z tak zwanym państwem islamskim. Wracają upały już dzisiaj we Wrocławiu. 30 stopni. 11 sierpnia Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie konstytucyjności nowej ustawy o Trybunale. O zbadanie tej ustawy, podpisanej w sobotę przez prezydenta, wnioskowali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Zdaniem opozycji nowa ustawa zawiera niezgodne z konstytucją przepisy i grozi paraliżem Trybunału. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jedyna szansa na zakończenie konfliktu konstytucyjnego. W ukraińskim parlamencie pojawił się projekt uchwały upamiętniającej ofiary ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919-1951. To może być odpowiedź na uchwałę polskiego Sejmu, który niemal dwa tygodnie temu uznał, że ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów nie zostały należycie upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane ludobójstwem. Sejm jednocześnie ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W Pentagonie dziś spotkanie prezydenta Baracka Obamy z doradcami na temat walki z tak zwanym państwem islamskim. W poniedziałek na prośbę libijskiego rządu Jedności Narodowej Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych dokonały pierwszych nalotów na cele dżihadystów na północy Libii. Po pierwszych nalotach Barack Obama mówił, że udzielenie wsparcia libijskim władzom w walce z tak zwanym państwem islamskim leży w interesie bezpieczeństwa narodowego USA. Słuchasz informacji TOK FM. W Polsce nie ma zagrożenia suszą. Po ostatnich opadach wzrosła wilgotność gleby, choć są miejsca, w których wciąż jest z tym problem. Między innymi na Lubelszczyźnie, w okolicach Zamościa i na Mazowszu. Anna Gmiterek-Zabłocka widziała raport Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. To, że wilgotność w tej chwili już wzrosła, nie znaczy, że wody jest pod dostatkiem. Na większości obszaru Polski mamy wciąż deficyt wody, ale nie na tyle groźny, by miało to skutkować spadkiem plonów na przykład o 50 czy 60%. Takiego zagrożenia, jak twierdzą specjaliści, w tej chwili nie ma. Lublin, Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Szalony projekt stał się faktem. Chiński lewitujący autobus wyjedzie na drogi. Pojazd ma być sposobem na rozładowanie korków w chińskich metropoliach. Lewitujący autobus porusza się na specjalnych szynach i przepuszcza pod sobą samochody osobowe. Kolejne informacje o 9.20. Pogoda. W Trójmieście, Bydgoszczy i Elblągu dzisiaj może zagrzmieć. Deszcz synoptycy zapowiadają na Mazowszu, Wielkopolsce, na Podlasiu i Wybrzeżu. Na Dolnym i Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu powinno być słonecznie. Na południu i zachodzie Polski również najcieplej. We Wrocławiu dziś do 30 stopni, w Krakowie i Katowicach ma być 29. W Warszawie, Płocku, Radomiu i Łodzi do 27. W Szczecinie i Trójmieście dziś 23 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama.
Wypożyczkę w Eurobanku polubi każdy, kto lubi planować. Dlaczego? Bo kiedy bierzesz wypożyczkę, nie tylko z góry wiesz, ile zapłacisz, ale wiesz też, że kiedy zbliża się większy wydatek, na przykład szkolna wyprawka, to możesz zaplanować przerwę od raty z gwarancją, że nie zapłacisz za to ani złotówki więcej. Weź wypożyczkę, a jak zaplanujesz dodatkowe wydatki, weź urlop od raty. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Dzień dobry Państwu, Joanna Solska, zaczynamy EKG. Także dzisiaj, proszę Państwa, mamy już kolejny dzień, mamy czwarty sierpnia 2016 roku. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, no i że te buziaczki Państwu przesyłamy.